Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, wiara wydająca świadectwo, to wiara wzrastająca. Działanie jest prawem życia. Aby być zbawionym, nasze ciało potrzebuje rzetelnej porcji ruchu i wysiłku. Wszystkie organy, mięśnie i tkanki są wzmacniane i pobudzane dzięki ćwiczeniom fizycznym. Gdy zaniedbujemy ćwiczenia gimnastyczne, nasz system odpornościowy słabnie, wskutek czego stajemy się mniej odporni na choroby. Podobnie dzieje się w dziedzinie duchowej. Jeśli nie rozwijamy wiary przez wydawanie świadectwa słowa Jezusa, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Sprawdzają się w naszym duchowym życiu. Gdy dzielimy się z bliźnimi Słowem Bożym, rozwijamy się duchowo. Im bardziej kochamy Chrystusa, tym bardziej będziemy pragnęli wydawać świadectwo o Jego miłości. Im więcej świadczymy o Jego miłości, tym bardziej będziemy Go miłować. Dzielenie się wiarą wzmacnia wiarę. Czego cud rozmnożenia chleba i ryb, dokonany przez Jezusa, uczy nas o dzieleniu się naszą wiarą? Ewangelia Jana, 6 rozdział, wiersze od 1 do 11. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie, a Jezus, wzniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niej jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy w tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleb i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Im więcej dzielimy się naszą wiarą, tym bardziej się ona pomnaża. Prawo pomnażania jest boską zasadą duchowego życia. Dawaj i rozwijaj się, albo zatrzymuj wszystko dla siebie i więdnij. Chrystus pomnaża naszą wiarę, gdy dzielimy się z nią innymi, nawet jeśli nasza wiara wydaje się nam słaba i niewielka. Gdy dzielimy się Jezusem, chlebem żywota, z głodnymi duchowo ludźmi, chleb ten pomnaża się w naszych rękach tak, iż mamy go coraz więcej. Gdy Zbawiciel zaczął rozdawać pokarm głodnemu tłumowi, miał 5 chlebów i 2 ryby. Gdy 5000 tłum, nie licząc kobiet i dzieci, zaspokoił głód, Jezus polecił zebrać to, co pozostało, a było tego znacznie więcej niż na początku. 12 koszów pożywienia. Pouczenie skierowane przez Jezusa do jego nowotestamentowego kościoła są zbyt wyraźne, by można je było niewłaściwie zrozumieć. On oświadczył: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Wydawanie świadectwa jest jak łagodna bryza rozdmuchująca iskry ożywienia w płomień pięćdziesiątnicy. Jeśli wydawanie świadectwa i służba nie towarzyszą ożywieniu modlitwy i studiowanie Biblii, wówczas płomień ożywienia gaśnie, a żar szybko stygnie. Tak właśnie jest, nieprawdaż? Im więcej świadczymy, tym bardziej wzrasta nasza wiara. Jak doświadczyłeś tej ważnej duchowej prawdy? Dziękuję.